MGN najlepsze suple. Sprawdź towar już dziś. Hubert Mściwojewski, Paweł Jóźwiak, siema. Siemaneczko, witam serdecznie. Gdzie nie pójdziesz, tam kręcisz afery i dymy, Paweł. W końcu jestem największym mega zadymiarzem, także wiesz, że muszę trzymać fason cały czas. Już największym nie jesteś, na pewno. Z Natanem przegrywam, no, ale jestem zadymiarzem. No. Może nie największym, ale zawsze zadymiarzem. Nie? Słuchaj, zaskoczony byłeś wczoraj, jak cios wyzwał cię do pojedynku w klatce, świeżo po swoim pojedynku z Marcinem Neymanem? Kurwa, siedzę sobie, wiesz... Oglądam galę, grzecznie dziewczyną, nagle słyszę, jakaś pizda zaczyna mnie wyzywać, no to kurde, od razu się zdenerwowałem i wjechałem do tego oktagonu, nie? Ale to wyglądało, stary, centralnie jak na WWE, serio. Ty idziesz taki, wiesz, wyprostowany, ta głowa lekko do przodu, tutaj cios krzyczy. Esencja freak fightów, co? No esencja freak fightów, chyba na tym to polega. Musi być show, muszą być emocje. No to nie jest sportowa federacja, tylko federacje to są freak fightowe. No i musimy panu dostarczać emocje. No. Trochę mi przykro i przepraszam tego ochraniarza, który niechcący rykoszetem wczoraj dostał ode mnie, bo ta listwa była skierowana w ciosa, ale wiadomo, gdzie dwa rąpią, tam biurę lecą. Tak. Paweł, no i co ty na to? Co ty na wyzwanie Adriana? Wiesz co, z tego co wiem, to Klaus chce zrobić tą walkę. Ja też mam pozwolenie od Prime'u. Nie, to już oni będą ogłaszać. I co, no dla mnie easy money, fajne pieniądze, a że ciosa nie lubię, bo to zwykła pizda, no to kurde, chętnie mu napierdolę i tyle. No. On tam mówił, że będą wyjaśniane te twoje kłamstwa. Wiesz co, kurde, on wie jak było i tak dalej, także w konfrontacjach ze mną, już nawet poza oktagonem będzie miał przejebane, bo... Może w końcu teraz powie prawdę, bo tak naprawdę to ja go wypierdoliłem z tej szatni, jak się dowiedziałem, jaki frajerski numer zrobił, już byłem zatejpowany i tak dalej. Dzięki Bogu, że byłem akurat w rękach Catmana i miałem ręce tejpowane, bo tak normalnie to nie wiem, czy bym mu jakiegoś plaskacza nie przyjebał już wtedy, jak się dowiedziałem, że takie numery frajerskie wali, a że już byłem już przed walką nabuzowany, także wiesz, emocje mną targały, nie? Ty to... Wiesz, fajnie, jestem zadowolony, bo kolejne walki będę już miał w formule MMA z bardzo mocnymi rywalami, znaczy bardzo mocnymi już. Mhm. Także wiesz, dobrze, że na przetarcie będę miał takiego ogórka, bo sobie przynajmniej poćwiczę dużo zapasów i tak dalej i go upierdolę szybko. No, jedyne, oj, słuchaj, ty tak mówisz o Jacku Murańskim? Nie, ja mówię teraz o tym. O ciosie. No, ale teraz się bijesz przecież? A, no teraz to robię stójkę, bo teraz się biję, już teraz poszedłem bardziej do przodu. W czym w ogóle bijecie? O ja pierdolę, to jest kurde... Dawaj, czekam. Dirty boxing baby, dirty lata, boxing lata tak? 90. Brudny boks, łokcie, główki. Co to znaczy brudny boks, słuchaj? To musisz Jacka Murańskiego spytać, bo będziecie mieli brudne rękawice w błocie, czy jak? Tak, rękawice będą brudne w błocie, w ogóle będziemy tarzać się w błocie. W kiślu. Nie, to tam są jakieś pojebane zasady, że uderzenia głowami są dozwolone, uderzenia łokciami, bekwisty. Aha. Także ten. No. No ale ciekawe, ja to strzelam, że tej szyję jeszcze zmieni pewnie z 10 razy przed pojedynkiem. Nie wiem, mi tam wszystko jedno, ja tam się piszę na każde warunki. Teraz wiesz, długo trenowałem, zrobiłem duże postępy, także jestem pewny swego. Wtedy go zdeklasowałem, a walczyłem wtedy dosyć taktycznie. Ja teraz już się nie będę patyczkował i idę po ciężki knockout, zamierzam go znokautować. Jeszcze się nikomu nie udało. Tak czysto, no nie? Bo tam chyba przerwa nie było u Pasuta, chyba tam było TKO, tak? Czy nie wiem, TKO, tak. Czy tam no, duszenie? On w ogóle łeb to ma twardy. No, ja chyba jestem jedynym, co położył go po ciosie, że padł na deski, tak? Ale teraz zamierzam to zrobić skutecznie, pomimo to, że on takie zasady sobie... wynegocjował z federacją, że 3 knockdowny nie oznaczają końca walki, także wiesz... Macie coś takiego? Tak, on sobie wynegocjował, także on może wstawać jak taki Wańka Wstańka, nie? Że będzie padał, okay. Wstawał, także zamierzam go pierdolnąć raz a dobrze, nie? Słuchaj... Żeby już, kurde, po prostu zasnął i się nie obudził, nie? Tutaj też jest co? Sporo zła krew. Wy macie też sporo do wyjaśnień. W ogóle wasz program... Nie, jestem wkurwiony na niego, bo wiesz, nie? Ja tu już mu wybaczyłem te wszystkie obelgi i tak dalej, z nim się pogodziłem. Potem nagle oglądam jakiś program, słyszę, że to Jóźwiak się pogodził z nim, a nie on z Jóźwiakiem. No to wiesz, to się zagotowałem na maksa. Wyżygałem mu to na tej konferencji Prime'u i przy tym face-to-face poczęstował mnie z bańki, to mnie mega zagotował, także niech teraz lepiej będzie czujny, bo przy każdym jakimś face-to-face czy coś, to od razu ogniem wjeżdżam i ten, nie? Będzie stary fragles tłuczony. Paweł, ty będziesz uderzał z głowy, czy nie? Bo to jest mega ciężkie, bo wiesz, no bo wy ćwicząc nie macie takich nawyków. Nie mogę zdradzić mojej strategii na pojedynek. Słuchaj, a powiedz mi jeszcze a propos ciosa. Czyli ty jesteś otwarty na pojedynek?
tak czy siak bierzesz. Kurwa, ja chcę ten pojedynek, bo ja go nie, to nienawidzę. To jest zwykła szmata, zwykła pizda, zwykły frajer i tyle. No, i bardzo chętnie go zleję, jeszcze mi za to zapłacą. To po prostu, kurde, wiesz, po co mam sobie takim gównem ręce brudzić, gdzieś go tłuc na ulicy czy coś, jak nie, mogę to zrobić, przestań, w oktagonie, jeszcze mi za to zapłacą. Nie, to daj spokój, on się zachował, jak zachował. Walki w Prime dostawał tylko dzięki mnie, bo się ze mną kumplował i tak dalej, przyszło co do czego, to chciał organizację szantażować, wiesz, jak wymuszać jakieś większe pieniądze, bo nagle mu troszeczkę fame podskoczył, większe pieniądze, kontrakt na jedną walkę i tak dalej. No daj spokój, kurwa, mega się cieszę, że to się rozwiąże w oktagonie, także chętnie tego Leszcza obiję, nie? Naprawdę nic mi nie sprawi takiej przyjemności, jak tłuczenie takiego, kurwa, Leszcza, nie? Masz propozycję na Fame 20, czy nie? Wiesz co, miałem propozycję na Fame 20, tylko w związku z tym, że się bije na Prime. No to miesiąc walka... czasu jest, nie? Zobacz, Nathan się bił wczoraj i się bije za dwa tygodnie teraz. Ja wiem, ale to wiesz, wcześniej, zanim nie było jeszcze tego układu między organizacjami, że sobie nie wchodzimy wszyscy w drogę z promocją, to ta 20 miała być już promowana w grudniu, nie? Czyli ja, decydując się na walkę na 20, miałem taką propozycję fajnej waleczki. Mhm. Musiałbym już promować w grudniu tą galę, dlatego miałem się bić na Prime, bo wiadomo, że to Prime to jest taka federacja najbliższa mojemu sercu, z uwagi na wspólników i tak dalej. Były Włodarz? Słucham? Były Włodarz. Kto były Włodarz? No mówię, no ty, no były Włodarz. No. Ja nie jestem Włodarzem Prime, bo jestem Włodarzem Paweł, Fenu. Śmieję się, nigdy nie wyczaisz tego żartu. Ja przy każdym wywiadzie z tego się śmieję i ty nigdy tego nie możesz szaić. Czekaj, muszę odebrać, dobra, na sekundkę. Odbierz. Paweł, no najbliższa fejmie walka to chyba z Pasutem, co? Wypadało się zmierzyć w końcu. No bardzo chętnie, nie? Bardzo chętnie. Jestem bardzo zainteresowany tą walką. Chciałbym to zrobić i to będzie już jakieś takie wyzwanie, bo Pasut jest dosyć mocnym rywalem, aczkolwiek uważam, że jest w moim zasięgu, nie? Ale fajnie, taką waleczkę fajnie bym zrobił, nie? I on cały czas w treningu jest. No wiem, słyszałem, no. Ja teraz, wiesz, teraz trenowałem głównie ostatnio sójkę, nie robiłem MMA. Dlatego fajnie, bo już pod tego ciosa zacznę sobie robić MMA, także potem jak najbardziej z Pasutem, czy z jakimiś tam jeszcze paru poważniejszych takich rywali mocnych dla mnie na horyzoncie, także na pewno ten 2024 rok będzie bardzo ciekawy, nie? Bo duże wyzwania przede mną. Słuchaj, jeszcze jedno pytanie o to porozumienie pomiędzy organizacjami. Wydaje się, że to chyba dobra sprawa, co? Widać, jak teraz są wymieniani zawodnicy. Wszyscy chyba na tym skorzystają. Tak, to jest fajne, jest w końcu cywilizacja, wiesz, nie napierdalają się organizacje nawzajem, tylko współpracują, także myślę, że skorzystają na tym najbardziej fani i to jest fajne. Dzisiaj już jest po programie. Zadowolony jesteś, że dostałeś zaproszenie i będziesz wśród tak znakomitych gości, sami Włodarze. No fajnie, zajebista sprawa, bardzo się cieszę, że jestem tutaj. Wiesz, ja w ogóle lubię być na Fejmie, lubię występować. Fejm ma największe zasięgi, najlepszą platformę, także mi tutaj jest bardzo dobrze i przyjemnie. Dobra, Paweł, to co? To nie zatrzymuję. Czekamy pierwszy Muran, potem ewentualnie co, Fejm 20, czy już nie? Nie, no na 20 raczej nie. No to nie, no to potem co? No to potem w marcu cios? I potem Fame? Dla mnie bardzo chętnie, z ciosa to ja mogę najebać nawet, kurde, za 5 minut tutaj, kurde, bez rozgrzewki, nie? Bo to wiesz, Paweł, to za mnie żaden przeciwnik. Powiem ci tak, to za dobrą radę ja się płaci, gotowy, to ja dam ci dobrą radę. Ja bym najebać mu wczoraj, kurde. Lej go, bijcie się na gali i za to, że ci tak podpowiedziałem, 10%, słuchaj, 10% stary. Że co, że na gali? Nie, no za to, że ci podpowiedziałem, żebyście się nie bili gdzieś na ulicy. No nie, no bo ale po co? No, mamy cywilizowane czasy już, słuchaj. Ja wolę na nim zarobić i tak dalej, ale zobacz jaki to jest typ, kurde, bije się z takim najmanem. Ja rozumiem, mam pierwszy raz, przy pierwszej walce to może go dosyć mocno tłukł w ten łeb, no ale wczoraj to były jakieś kurwa głaskanki, kurwa kuksańce, a ten kurde się w niebogłosy wydzierał, jakby nie wiem co tam najmniej mu tam dziecko robił co najmniej, nie? No po prostu masakra kurwa, nie? Antybohater, nie? No właśnie, a jak a propos całej gali, jak skomentujesz to, co się wydarzyło też w walce Denisa Załęckiego z Wielkim Bu, bo Bu to jest twój kolega. No kurwa, nie wiem co się stało z Denisem Załęckim, no kurwa nie wiem, chyba mu naprawdę psychika siadła, bo nie sądzę, żeby on wyszedł z takim planem, że będzie się co chwilę kładł, no po prostu chyba zobaczył, że jest taka dysproporcja przewagi siły Patryka, bo jest dużo większy, silniejszy, że on widział, bo była taka jego chyba bezsilność, to widział, że się od niego odbija po prostu i on sobie z tym nie poradził, bo nie sądzę, że wiesz, ja Denisa też bardzo lubię i nie sądzę, żeby Denis sobie zaplanował, że będzie się kładł i tak dalej, bo wiedział, że miał dużo do strony, to po prostu psychika mu siadła moim zdaniem, bo zobaczył, że po prostu nie ma żadnych szans z Patrykiem. No.
No, Denis powiedział, że sobie teraz robi chwilę przerwy od tego wszystkiego i wróci, sobie wszystko poukłada. Paweł, dziękuję. Powodzenia na turnieju. Bardzo pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie i dużo szczęścia w 2024 roku, pomyślności, zdrówka, no i dużo oczywiście czerpania z radości z federacji freakowych i również sportowych. Trzymajcie się, widzowie. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam, piąteczka. Hej, hej.